Witamy drodzy Państwo, witamy bardzo serdecznie. To jest nowy tydzień, nowe możliwości. Studenci wrócili na studia. Byłem w ogóle na mieście stary weekend. W knajpie, żeby... Piłeś alkohol? Tak, piłem alkohol. Alkoholizowałeś się. Ale nie dużo piłem alkoholu, troszeczkę wypiłem tylko. Czyli wróciłeś do domu w pełni siły. I mogłeś iść spokojnie jeszcze, no, jeszcze raz. Nie, wróciłem do domu, jeszcze się napiłem. To robiłeś? Piłem alkohol. Byłem na urodzinach koleżanki. No i urodziny, dobrze. Kupiłeś prezent? Kupiłem kwiatek. Jeden? No bo wydaje się... Jezu, serce mnie boli! Au, au! Ty, zakuło mi serce, serio. Ale tak... Od śmiechu chyba, nie wiem. Fizycznie czy bardziej... Może mam zabał? Śmierć na wizji? O, ale to by się żarło. Ale bym był bogaty, bo to jest śmieszny. Zabał na wizji. Ale musielibyśmy odpowiednio otagować. Ale nie można by... Miniaturkę musielibyśmy zrobić. YouTube by ci zdjął... YouTube by ci zdjął to. Drodzy Państwo, mamy temat, dzień jak co dzień, możecie się zdziwić albo nie, ale mamy temat, mianowicie kurcze blade, Polacy przeklinają, prawda? I to coraz bardziej. Powiem tak, nie ma tutaj w ogóle źródła do tego badania. Cebos. Ale nie ma źródła, bo to jest oczywiście na temat, z artykuł na temat, jak zawsze, czyli nie ma źródła. I tutaj ktoś przytacza, że 80% dorosłych mieszkańców Polski przeklina. I to nie po to, żeby specjalnie, żeby zaakcentować wagę zdania wypowiadanego. Wtedy wolno. Jesteś zły, denerwowany, dajesz ra. No bo najczęściej to takie negatywne postrzeganie używania przekleństw, to jest wtedy, kiedy używa ktoś słowa jako przecinek, no nie? Zgadzam się. Skąd się bierze coś takiego, że 80% Polaków używa przekleństw w trybie codziennym? No Tusk. Coraz gorzej w Polsce, więc ludzie przeklinają coraz bardziej. Są zdenerwowani. Tak, oczywiście. Budzą się rano i tak, o nie jest aż tak źle. To jest właśnie główna przyczyna. Nie, ja oglądałem filmowanie i tam było gorzej. Nie mogłeś nic powiedzieć, dawajcie jakieś papierki do podpisania non stop. Polacy przeklinają, to nie lubią przekleństw słuchać. Ponad 90% badanych stwierdziło, że rażą ich wulgaryzmy w ustach innych. Czyli, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Czy wojewodzie ja jestem przeklinać? Wojewodą, ty nie jesteś, ty jesteś smrodem. Neutralny stosunek do przekleństw deklaruje tylko 9% osób. To jest bardzo mało moim zdaniem. Co dziesiąty Polak mówi, że jemu przekleństwo nie przeklinają. Podejrzewasz, do badania to każdy powiedział, mi to przekleństwo to przeszkadzało. Aha. Pani szlak nie trafia, jak słyszę, jak ktoś przeklina. Ale po co ludzie mieliby kłamać w anonimowych ankietach? Jak to po co? To jest dokładnie tak samo jak przed wyborami, zawsze tak było. Sondaże odnośnie tego, kto głosuje na PiS, te telefoniczne, zawsze PiS jest w dupie, zawsze mało kto głosuje na PiS. Przychodzi do wyborów, ale kurwa PiS wygrywa. Z drugiej strony, na przykład niedawno mówiliśmy o tych pierścionkach, więc może jak robili ankietę na temat tych pierścionków, czy kobieta powinna się dorzucać, to też może powiedziały, tak, ja bym się dorzuciła. Aha. A potem okazuje się, że u nas w komentarzach wszystkie laski, ja bym się nie dorzuciła. Pukiało? Wolałabym dostać za 200 niż się dorzucać. No w ogóle za 200? Nie no, serio. Są pierścionki za 200? Chyba te takie bite z monet. Inaczej, jak byłem w podstawówce, to i z tym barka się dawało pierścionek dziewczynom, nie? A one lubiły to. To były pierwsze prawdziwe pierścionki. Jestem pewien, że do dzisiaj tym bark z tego słynie, że się daje dziewczynom pierścionki z kuźwa z tych zawleczek. Ale nie, ale to pierścionki to nic, to ważniejsze było to przesłanie pod zawleczką. Nie no, przesłanie to było mega. Ty dasz radę. Razem raźniej, nie? I pokazujesz swojej koleżance czy koledze, popatrz razem. Ja pamiętam, jak przyszła do nas kiedyś pani dyrektor do mojej klasy i powiedziała, że to jest okej mieć sympatię. To było drugiej albo trzeciej klasie gimnazjum. Gdzie uwolniłeś swoje hamulce seksualne, wreszcie puściły i powiedziałeś, mogę mieć swoją sympatię? Nie, bo to chodziło o to, że ona powiedziała, że można mieć sympatię, ale żeby nie afiszować się tym na korytarzach, czyli wiesz tam. A czyli tylko taka platoniczna, tak patrzeć. Nie, trzymać się za rękę było okej, to był przykład podany, że można się tak? Trzymać. Powiedziała, że można się trzymać. Mega. Drodzy Państwo, nie przeklinajcie za dużo. Pamiętajcie, że 90% ludzi, jak będziecie przeklinać, będzie na was patrzyło tak, kościół, przeklinasz? Więc my, jako lekko stronniczy od dziś, przyrzekamy. Nie przeklinamy w Elesie. Uczymy nowej kultury, nowej Polski, nowej lewicy. Ruch Palikota! Twój ruch! A do tego chciałem powiedzieć, że najnowszy odcinek 2 w 1 jest na YouTubie. Powiedziałeś już, że można wygrać opaski i frotki. Można wygrać winyle, Random Access Memories, Daft Punka, także klikajcie w adnotację, przeniesie was do tego odcinka. A tymczasem mówimy wam już, że macie być jacy! Lekko! Stronniczy!